Jak zbudować zaufanie do marki? Często przychodzą do nas klienci, którzy zastanawiają się, jak to jest, że spływa do nich spora ilość zapytań, bo na przykład są dobrze wypozycjonowani, mają reklamę w Google Adsach, no, leady gdzieś tam spływają, znajomi rekomendują, dotychczasowi klienci rekomendują, a mimo wszystko wysyłają oferty, a później te oferty nie konwertują. Nie będę teraz wchodził w tematykę sprzedaży, czyli obsługi już klienta przez Twoich handlowców i kompetencje handlowców, ale chciałbym skupić się teraz na właśnie zaufaniu do marki. W zasadzie na tym, dlaczego klient miałby od Ciebie kupować. Przede wszystkim musisz skupić się na tym, aby określić, jaką markę chcesz budować. Czy chcesz, żeby to była marka Twojej firmy, tak jak u nas IND Marketing, czy chcesz, żeby to była Twoja marka osobista, czyli na przykład Twoje imię i nazwisko. Czy chcesz na przykład, żeby te dwie strategie ze sobą połączyć? Ja generalnie polecam połączenie tych dwóch strategii. Na ten temat nagram z pewnością jakieś inne wideo. Natomiast zwróć uwagę na to, jeśli podeprzesz marketing marki swoją osobą, to marketing staje się dużo, dużo tańszy, dużo bardziej efektywny. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że ze zwykłymi markami my biznesu nie robimy. Biznes robimy zawsze z ludźmi, a więc z Tobą, z różnymi osobami, z Tobą, ze mną, z Janem Kowalskim, z Krzyśkiem Nowakiem i tak dalej. Więc jeśli dotychczas skupiałeś się na tym, aby pozycjonować tylko swoją markę, to faktycznie może być Ci trudno, aby tych klientów do siebie przekonać, dlatego że nie ma tego czynnika ludzkiego. Kiedy zdecydujesz się na to, żeby dołączyć personal branding do Twojego marketingu, zobaczysz, jak zacznie się to wszystko zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że ludzie ufają ludziom, a nie instytucjom, a nie firmom. Zaufanie pokłada się w Tobie jako właścicielu, w Tobie jako sprzedawcy, w Tobie jako ekspercie od tego, czym się właśnie zajmujesz, a nie w firmie, która świadczy takie usługi. Dlatego, że firma jest, za chwilę może i nie być. Nazwy można zmienić, ale Ty nazwiska raczej tak szybko nie zmienisz, jeśli w ogóle to możliwe, żebyś zmienił imię i nazwisko. No właśnie, więc skoro podpisujesz się pod czymś imieniem i nazwiskiem, no to zaufanie do Twojej marki nagle zaczyna rosnąć. A więc klienci też chętniej chcą kupować, bo wiedzą, że stoi za tym ktoś odpowiedzialny. Wiedzą, że jesteś tam Ty, osoba, która dopilnuje tego, aby usługi, które zostaną zamówione, były zrobione, wykonane w najwyższym standardzie jakości. Zwróć uwagę na to, jak wygląda Twój marketing. Na przykład przyjrzyjmy się temu, jak angażujesz swoich potencjalnych klientów w mediach społecznościowych. Czy wrzucasz grafiki kupione na sztoku? Już nie mówię o tych kradzionych z Google grafika, bo mam nadzieję, że tego nie robisz. Ale czy to są grafiki, które w zasadzie są o wszystkim i o niczym? Na przykład chcesz pokazać zdjęcie kogoś, kto siedzi przy komputerze, więc kupujesz kolejne zdjęcie tego samego modela, który reprezentuje w tym momencie już 100 tysięcy firm na całym świecie? Czy może robisz zdjęcie sobie albo swojemu pracownikowi, czy komukolwiek z Twojego zespołu, czy całemu zespołowi razem i to wrzucasz do mediów społecznościowych? Jak myślisz, jaka będzie różnica w zaufaniu do jakiegoś tam gościa ze sztoka, który kosztował 10 dolców, a zaufanie do Twojej osoby, do Twoich członków, do członków Twojego zespołu? Ja myślę, że różnica to będzie tutaj, jakbyśmy wagę szalkową wzięli, to byłoby mniej więcej tak. No właśnie. Więc zacznij grać swoimi zdjęciami. Zacznij pisać teksty od siebie, a nie jakieś takie wyświechtane, byle jakie pościki krótkie, które w zasadzie nic nie wnoszą i tylko zaprzątają uwagę ludziom. To nie ma sensu. Zobacz, że możesz budować swój marketing w sposób efektywny, robiąc zdjęcia temu, co się dzieje w Twojej firmie. Na przykład spyknij sobie fotkę z klientem, który właśnie do Ciebie przyszedł. Możesz spyknąć sobie fotkę przy tym, co aktualnie robisz. Możesz zrobić zdjęcie profesjonalne, zatrudniając fotografa i wtedy jakąś sesję zaaranżować, gdzie różne motywy będą się przewijały. Możesz nagrać materiały wideo. Wideo buduje niesamowicie zaufanie. Zobacz,
jaka jest różnica w przekazie między wideo a napisanym tekstem? To też byśmy wzięli jak na szali. Wideo, kiedy wiesz, o czym mówisz, masz doświadczenie, nagrywasz płynnie. Już abstrahuję od umiejętności wystąpień publicznych, tak? Stresu związanego z tym, ojejku, a co będzie, jak ludzie będą to oglądać i co oni w ogóle o mnie pomyślą. Mam teraz na myśli już same kompetencje. Kompetencje związane z tym, czym ty się zajmujesz, z twoją profesją. Jeżeli napiszesz tekst, a nagrasz wideo, to odbiór będzie niesamowicie inny. Owszem, będzie część ludzi, która będzie wolała przeczytać tekst, natomiast jeśli chodzi już o samo budowanie zaufania, to do tekstu zaufanie jest znacznie mniejsze. Dlaczego tak się dzieje? Bo tekst może lecieć pierwszemu lepszemu copywriterowi, który znajdzie kilka stron internetowych na dany temat i z 3-4 artykułów zlepi jeden na ciebie. Tak to się mniej więcej odbywa. A kiedy nagrywasz wideo, no to ty wiesz, o czym mówisz. To ty sprzedajesz swoją wiedzę. Sprzedajesz, może lepsze słowo, prezentujesz. Życzę ci, żeby twoje działania marketingowe budowały zaufanie. Mam nadzieję, że to wideo w jakiś sposób ci pomoże. Będzie źródłem inspiracji. Daj znać w komentarzach, proszę, co o tym myślisz. Ja naprawdę będę mega, mega wdzięczny, jeżeli dołączysz do społeczności osób, które komentują nasze posty, nasze materiały wideo. Dlatego, że jest to dla mnie ważne zarówno personalnie, ponieważ pomaga mi tworzyć wtedy lepszy content dla ciebie i dla osób takich jak ty, które te materiały oglądają, a jednocześnie twoje komentarze pomagają w społeczności osób, które gdzieś się pojawiają wokół naszej marki. Pomagają, no bo jeżeli ty powiesz coś konkretnego od siebie, dorzucisz jakiś wątek, to być może z tych komentarzy ktoś inny też się czegoś nauczy. Może nawet lepiej niż z materiału wideo, które dla ciebie nagrywam. Dziękuję ci za dzisiaj. Jeśli będziesz miał ochotę, miał możliwość, zapraszam do skomentowania, polajkowania, udostępnienia tego materiału. Będę ci naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. A jeśli potrzebujesz wsparcia w kampaniach marketingowych, no oczywiście zapraszam do nas.